Uwaga. Czy będzie limuzyna? Nie. Mało hajsu. W super losowaniach, wiecie, to tak jakby zwykłe, trzy zwykłe losowania były, nie? 300 tysięcy, 170 tysięcy. Uuu, a tam jakieś, aha, tą BMW już miałem. No nie jestem zadowolony, ale hajsik wpadł, jest dobrze. Ten Mustang ma podlaskie korzenie. Wziąłem, zobacz. Kurde. Z tego vana w Willspinie na draga zrobić? A tam jakiś van wpadł? A ten! Ty, może być ciekawy. To nie jest głupi pomysł. Tylko tutaj chyba nie mamy żadnego wyścigu dragowego na tej mapce. Wszyscy mamy mniej więcej te same statystyki. Znaczy, część osób wzięła sobie mój samochód, ale część ma też zrobione swoje mniej więcej w tej samej statystyce, więc będzie ciekawie. Boty mogą być szalone, bo to jest najwyższy poziom trudności. Aj, sarki. Kurde, Mustang ciśni. Się trzeba wyrwać z tego peletonu. Poszedł. Boty będą szaleć, tutaj mówię wam. Nie możemy się tu zmieścić, kurde. To jest wąsko. Czyli to jest ten taki Goliat na tej mapce. Dookoła góry się jedzie. Ja tu chyba muszę zrobić swoją wersję. Ach, te głupie boty. Pięknie, ludzki na prowadzeniu. Tak ma być. Kurde, nie poszło mi teraz. Już się boję tych tras. No tutaj jest trochę możliwości, jeśli chodzi o tworzenie, bo jest takich kilka trudno dostępnych miejsc. Fajna ta traska, no bardzo fajna. Ja bym tutaj Hondą GRC pojeździł, tą taką rajdówkę co sobie zrobiłem, ona jest świetna do takich rzeczy. Ty jesteś zludzkowa. Ej, ale wy się śmiejcie, ja byłem w miasteczku niemieckim, które nazywało się Lukow się nazywało, ale się pisze to Ludzkow, jakoś tak. Możecie sobie zobaczyć na mapie. Nawet jakieś moje stare zdjęcie na Instagramie chyba mam. Z tabliczką przy tym miasteczku. Także Ludzkow jest. Się chyba Lukow czyta, z tego co skojarzę. O, już koniec. Ludzków, tak, to jest Ludzków. Byłem w Ludzkowie, jestem tam prezydentem. To powinno być łatwe. Musimy znaleźć budynki, które były kiedyś wysokie, a teraz są zniszczone. Czyli to są pewnie ruiny jakiegoś zamku albo coś takiego. I musimy tam skoczyć Morganem Treewheelerem, nie? Tylko zastanawiam się, gdzie to może być.
Może tutaj? O! O! Znak ostrzegawczy obok kościoła. Tu mamy jakąś tabliczkę. A tu chodzi o ten kościół. Że tu nie ma żadnego znaku. Patrzcie na to! Ja robię fotę. Zajebiście. I ta mina bez wzruszenia żadnego, nie? Patrzcie, tutaj jest kokpit zatopiony. Nie widać dolnej części kierownicy, nie? Jak weźmiemy... W sumie tutaj też nie widać. Widać, że ta woda się wlewa w ogóle z kamery? Na kamerze z kokpitu? Chyba nie. Co jest? No nie, zobaczcie. Nie? Widać, że tutaj jest ten. Ojej. A, widzę, że ten, widzę już ten znak ostrzegawczy, no. Jest tutaj obok. Dobra, pojedziemy tam. Super! Aha, dobra. Jest tutaj kawałek drogi. Jak będę siedział w środku, to się nie utopię. Świetny pomysł, Szczepan. O, drift zone następny. Czy to jest ten sam? Nie, to jest jakiś krótki, dobra. Cheap! Ale wystrzelił, nie? Nie, dzięki Antek za donatik. Ja po prostu byłem u gościa na tym. Byłem u gościa. Wylądował. Byłem u gościa od samochodu, jest na moim drugim kanale film. Jak rakieta, no. Ale udało się wylądować. Dobra. I zobaczcie, ta skrzynia od razu mi się pokazuje chyba w miejscu, nie? Jest. Cofamy po nią. Ale Sean ma buta. A tu chyba jakiś rekord zrobiłem. Najlepsze jest to, że w powietrzu, jak schodzi z obrotów, to... O, zobacz, tutaj też jest głęboko. Może głębiej? Nie, ja wiem, gdzie my pojedziemy zaraz. Musimy coś sprawdzić. Jest skrzynia kolejna. Jak do niej wjechać? Chodź. Tutaj? Jest. Dobra, milion kredytów. I teraz chodźmy w tą miejscówkę, tutaj. I tam jest, tu jest mega głęboko. Jedź nad jeziorko. Współczuję dla kierowcy w sumie. Aj tam, fajna zabawa. Jedziemy, tu jest bardzo głęboko i tu są jeszcze te. I tutaj jeszcze się nie zatopimy. I dodatkowo są jeszcze fale, nie? Sama głowa. Poczekaj, tu jest jakiś znak do rozwalenia. Czy ja tam dojadę do tego? No tutaj bardzo dziwnie. To wygląda na to, że w tej grze kokpity są tak zrobione na sztywno jakby, nie?
ciekawe to jest rozwiązanie w tej grze. A jest tu tabliczka gdzieś. Tutaj. Ci. Chyba wylądowałem. Nie wiem jak się tutaj znalazłem, ale jestem. Ależ przyspieszenie, to jak pocisk dosłownie. Okej, dojeżdżamy. Pierdzi gnojkiem? Którym pierdzi gnojkiem? Tym małym? Ej, wiecie co bym zjadł? Kurde, ale mi teraz przyszło do głowy. Ja czasami mam takie napaści, ochoty na różne potrawy. I teraz bym zjadł, ja chyba jutro pójdę, bo tutaj mam niedaleko taki ten. Taki cip cip. Ja sobie tam pójdę i sobie zamówię te pierogi. Pierogi z wiśniami. I z cukrem, orzesz w mordę, człowieku! Albo z jagodami, w ogóle z jakimiś owocami pierogi. Wiesz, ze śmietaną, nie? Pierogi ze śmietaną, z wiśniami, z truskawkami, z takim cukrem posypa. To jest smak dzieciństwa! Ale tak, tak będzie trzeba zrobić. Jutro dzwonię do babci, powiem: babciu, mam dla ciebie sprawę. Ty wyciągaj tłuczek do ciasta, czy tam co robisz. Wyciągaj jaja i rób pierożki. Babcie, wyciągaj jaja. Nawet mi nie mów o pierogach, bo popluję klawę. Ja was zawsze tak... Kurde, aparat mi się zahaczył o usta. Ja wam zawsze tak będę mówił na streamach, jak nie będziecie mieli nic do żarcia, to... Będziecie głodni, będziecie ciekli śliną, ociekali się. Musicie mieć coś zawsze do jedzenia albo do picia co najmniej na streamach. Bo jak nie macie, to będziecie głodni. Będę wam robił smaki na różne rzeczy specjalnie. Żeby było wam przykro, jak nie spełnicie ważnego punktu w regulaminie, który jest w opisie tego streama. Przyznać się, kto nie czytał regulaminu? 100% ludzi, ja go nawet nie czytałem. Ale tam jest punkt. I go znam. Starszych widzów. Spoko, Malkor, nie wiedziałem, że akurat na tym streamie byłeś. Co to się wydarzyło? Czemu nie startujemy? A dobra, tu mamy drugi wyścig. Wow, co to za zamek? Chcę go kupić. No, dawaj, zaczynaj. Cip. Dobra, startujemy. Pierogi u ludzka. Ja się muszę nauczyć pierogi robić. Wiecie, mam taki pomysł, żeby zrobić streama zrobienia jakichś takich potraw. Na gwiazdkę. Jedziemy we trójkę. Lucek się podnieca pierogami. Pierogi są spoko, o co wam chodzi? A, masz Ultimate, Davider. No to spoko, to wszystko będziesz miał, to co ja. W sumie podczas live'a 50 okrążeniami zrobiłem tylko na godzinę drzemkę. A, cały czas byłeś, spoko. A się nie udzielałeś chyba za dużo na czas. Nie, udzielałeś się wtedy. Wiem, że Davider był bardzo długo. Pierogi są genialne, no.
Nasze słowiańskie, prawdziwe. Prawdziwa słowiańska tradycja. Ech. Pierożki z... Gotuj z ludzkiem. No właśnie myślałem, żeby zrobić takiego streama z gotowania. Tylko, że właśnie, jakbym robił streama z gotowania, to powiedzcie mi. To jest bardzo ważne pytanie. Gdzie robić tego streama? Czy tutaj na kanale gamingowym, czy na kanale lifestyle'owym, na tym Łukasz Kos, tam vlogowym? Mi się wydaje, że bardziej na vlogowym kanale, nie? No bo tutaj to jak? To gramy w Forza, tu nagle stream z pierogów, powiedzmy. Chyba bardziej na vlogowym, nie? Żeby to było... Tylko tutaj dam jakieś takie info, że tam jest ten stream, jak ktoś będzie chciał, to sobie wbije. Będę robił rosół. Rosół to już umiem teraz zrobić. Znaczy może nie taki pyszny, ale umiem. Takiego smaka mi narobiłem, że muszę po chusteczki chodzić. What the fuck? Testowałaby Angelika. Angelika by ze mną gotowała. Jakie tam testowanie? Do roboty, a nie! Nie, w zasadzie to był nawet jej pomysł, żeby tak pogotować razem. Tylko stream bardziej na vlogowym kanale, nie? Tego typu. Z gotowania, z jakiegoś żarcia czy coś tam. Kurde, jesteś krótki ten wyścig. Gotuj z babcią. Kurde, ja jutro muszę... Ja zapisuję w kalendarzu, muszę koniecznie pamiętać. Babcia, ja przyjeżdżam pojutrze do ciebie. Ty miej pierogi gotowe na stole dla mnie. Takie i takie. A ja wam mówię, że babcia będzie tak podjarana, ona strasznie lubi, nie, moja babcia. Jak jej powiem, że ja jestem głodny i chcę jeść i przyjeżdżam do ciebie, to ja ci mówię, że w ciągu godziny cały stół żarcia jest zrobiony. Ale babcia też wie, że ona może zawsze na mnie liczyć. Jak coś potrzebuje, to dla niej załatwię. Nowy kanał, jedz po ludzku. Kurde, pewnie, że tak. Zakładamy czwarty kanał. Czy tam piąty. Każda babcia tak ma. Jaki masz model klawiatury Corsarza? Oj, tu nie ma chyba napisane na niej. A może gdzieś jest pod spodem czy coś? Ale bardzo fajna jest, strasznie mi się podoba. Jest taka minimalistyczna trochę. No to ona, nie? Nie będę tak ciągnął. Ma port USB. To się nazywa Strafe RGB MK2 chyba. Dostałem od firmy Corsarz. Strasznie sobie cenię, bo naprawdę jest fajna. Wcześniej miałem Logitecha G910 i też byłem zadowolony z niej do czasu, bo od samego początku ciężko mi się na niej pisało. A na tej pisze mi się prawie tak samo dobrze jak na klawiaturze laptopowej, powiedzmy. Klawiatura laptopowa to jest dla mnie mistrzostwo świata. Zapierdzielam z tym pisaniem jak nigdy w życiu. No ale dobrze, co my sobie tutaj zrobiliśmy? Czy mamy kolejną znajdźkę zablokowaną, czyli musimy pojeździć kolejne wyścigi. Spoko. Super Wheel Spin mi wpadł? A rzeczywiście. A? Losujemy, może będzie limuzyna, uwaga. Nie, Jaguar F-Type. Nic specjalnego, ale mamy jeszcze jeden, może będzie limuzyna, uwaga. Limuzyna, limuzyna, limuzyna. Zajebista limuzyna. Czy w Krzanowie byłem? No nie pytajcie się, no bo tu można wymieniać. Każdy ma swoje takie miasteczko, miasto, które może mógłby wymienić i ja powiem, że tam nie byłem na przykład. W 90%, no. O! Tu mamy jakiś wyścig niezrobiony, jedziemy go. Martwię się, bo dziewczyna mi nie odpisuje. Dziewczyny już tak mają. Nie masz się co martwić. Dobra, zmieniam samochód. Tu będziemy szosowo jechać. To ja sobie wezmę... W sumie tym Astonem mało jeździłem.
Ale jak ty nie odpisujesz, to dymy. No, pewnie, że tak. Czekaj, ja zobaczę mój telefon. W sumie streamuję od paru godzin. Już było dzwonione, już będzie awantura. Co robiłeś? Gdzie byłeś? Z kim byłeś? Trudno, no. Zdarza się. Nie, no nie przejmuj się, odpiszę ci w końcu. A jak nie odpiszę, to inna ci odpisze. Wybiło was z sesji. Mogę was pozapraszać. To trzeba chyba nową grupę stworzyć, nie? Do grania. Lady on the Lake? Fair Lady? Chodzi o Nissana Fair Lady? Shower with Treasure. A 3-star R8. Czyli na pewno jakieś wyzwanie, gdzie trzeba 3 gwiazdki zdobyć. Ale... A, chodzi o R8, tak? Ta mina myślącego ludzka. No, pewnie zakrzywiam czasoprzestrzeń tą moją miną. Fotoradar po prawej. Dobra, zrobimy. Tylko nie wiem, którą R8, bo jest ich kilka, nie? A tam, kurde. Cip. Co, mówicie, że dostałem 10 wheel spinów? Gdzie niby? Nie ma tu. Jeszcze super wheel spinów? Nie no, chyba nie. Zobaczę, ile ten, pobraliście moich malowa. O, tutaj jest... Wow, 9... Prawie 1000 razy ktoś pobrał moje malowania. Nieźle. 90 razy prawie pobraliście moje te... Moje tuningi. I 23 razy designy. Designy. Czyli pewnie Chip Gang sobie pobieraliście. Fajnie. Dobra, biorę Audi. Ta nowa R8-ka. Raz zrobimy. V10 Plus. Dobra. Mam nadzieję, że to o to chodzi. To w drugą stronę. Musimy 3 gwiazdki nabić. Myślicie, że dam radę? Uwaga. No, 3 gwiazdki są. Ale kurde. IQ 1600. Dobra. Teraz teleport. Ty, co to mamy tutaj? Drift Club 2.0. Mówiliście, że słaby jest. Co wy tak nie lubicie tego dodatku? Chodzi o to, że więcej jest trochę do przodu, więc mogę cię podpowiadać. Spoko! Podpowiedzi się przydadzą akurat. Pojadę nomadem. Chyba... Czekaj. Tutaj jest. Może nowy klub driftowy Chip Chip 2.0? Możemy sprawdzić, co tam jest w tym klubie. Pewnie. Pojeździmy sobie razem, bo mamy tutaj kilka osób. Teraz, bo to... Gdzieś tutaj się wjeżdża, tak? Jest. Kolejny milionek, proszę bardzo. To jest to chyba samotne drzewo, te? Dobra, to co? Mamy kolejny milion i mam już 7 milionów. Koenigsegg CC8S. Fajnie wygląda. Te Koenigseggi zawsze miały jakiś taki swój oddzielny styl wyglądu, nie? To mi się właśnie podoba. Tak jak Porsche, tak jak Ferrari, tak jak Lamborghini mają swój taki... Po prostu popatrzysz
na jakieś Lambo i wiesz, że to jest Lambo. No, popatrzysz na Koenigsegga, wiesz, że to jest Koenigsegg. Popatrzysz na Subaru BRZ, wiesz, że to jest Toyota 86. What? Zaraz, jak to?